W czasie deszczu dzieci się nudzą, a już szczególnie podczas wakacji. I choć pogoda rzeczywiście nas nie rozpieszcza, animatorzy Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek oraz instruktorzy Ośrodka Sportu i Rekreacji znaleźli na to sposób. Wakacje w mieście i nie tylko to projekt dla dzieci z terenu gminy, o którym informowaliśmy już w poprzednich wydaniach serwisu. Pogoda była niekiedy kapryśna, ale to nie przeszkodziło w realizacji kolejnych zajęć. Zawsze mieliśmy alternatywę w postaci zaprzyjaźnionych budynków, chociażby z jednego placu przenosiliśmy się do zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej numer 2. No, momentami bywało różnie z tą pogodą, ale całe szczęście nie zalewało nas aż tak, żebyśmy nie mogli się spotykać z dzieciakami. Widać, jest na to zapotrzebowanie po prostu. Tym bardziej, że atrakcji nie brakowało. Proponujemy różnego rodzaju zabawy, od teatralnych do zabawy z chustą, przeciąganie liny, różnego rodzaju gry umysłowe, nauka robienia kwiatków z kwiatów z bibuły. Zawsze można się nauczyć taki kwiatek machnąć mamie na Dzień Matki w przyszłym roku albo na Dzień Kobiet, jakiejś uroczej kobiecie. I taki sześciolatek już będzie wiedział teraz, jak zrobić takiego kwiatka swojej ukochanej Zuzi ze starszaków. Ale w podobny sposób pracują też uczniowie i dzieciaki z przedszkoli, które mają wakacje w tej chwili z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Tam zabawiają się już bardziej na sportowo i te zajęcia odbywają się w każdy czwartek, dokładnie na tym samym placu, na którym my spotykamy się z zamkowi, spotykamy się we wtorki. My zaś towarzyszyliśmy dzieciom podczas zajęć m.in. na świeżo wyremontowanym placu zabaw przy ulicy Kopernika. To oni są najbardziej wymagającymi recenzentami. Jak zabawa? Dobrze. A co najbardziej Ci się podoba? Warkoczyki i trampolina. A chciałabyś, żeby takie zabawy wróciły na przykład w przyszłym roku, na kolejne wakacje? Tak. Bardzo dobrze. Co najbardziej podoba Ci się tutaj z tych atrakcji, które zostały przygotowane? Tutaj mi się chyba najbardziej podoba trampolina. A powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Skąd dowiedziałeś się o tym, że taka zabawa tutaj będzie zorganizowana? Z takich plakatów, które są na przykład, były rozwieszane na mieście i były powbijane takie tabliczki z informacją na placu zabaw. A co najbardziej Ci się podoba? No wszystko, ale najbardziej trampolina, tylko że kolejka długa. W Osiecznicy było chyba z tydzień temu, no i wczoraj byłam w Koreksie, to wisiało na ścianie, to że przyszliśmy. To jest dobry pomysł, żeby właśnie przygotowywać takie atrakcje na osiedlach, tam gdzie mieszkacie? Mhm. Wrócicie za rok, jeżeli będzie taka zabawa? Tak, na pewno. Rodzice i dziadkowie także nie szczędzili dobrych słów. No wie pan co, ja dożyłam takich czasów i jestem szczęśliwa, że tak mogę swoją wnuczkę, na którą tak długo czekałam, po prostu iść z nią się zabawić i przy okazji sama sobie chociaż w myślach pomarzyć, jak to by było fajnie, żeby było to 12 lat wstecz. No, fajnie, fajnie, żeśmy się doczekali, należy się cieszyć i no, gratulować inicjatorom. No jestem zaskoczony, po 29 latach po raz pierwszy jest plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, no i jest impreza, a więc ktoś sobie przypomniał, że są dzieci, że trzeba im w jakiś sposób pomóc i zainteresować się. Miałem okazję rozmawiać z kilkoma rodzicami, no i jedna podstawowa opinia to, że mogą być częściej. I tu nie trudno się z tym zgodzić, a właściwie bardzo łatwo się z tym zgodzić. W tym roku przymierzamy się po prostu do tego pomysłu. Jak widać, jest na niego zapotrzebowanie. Dobrze, że opuściliśmy nasze urocze zamkowe mury, a Ośrodek Sportu opuścił swój teren działania, bo place zabaw to bardzo sympatyczna przestrzeń do takich wakacyjnych spotkań. Może trzeba będzie pomyśleć w przyszłym już roku nad takimi spotkaniami, które będą miały trochę inny system organizacyjny, być może częściej. Projekt Wakacje w mieście i nie tylko będzie realizowany także w sierpniu. Szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć na stronie internetowej Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek.